Witaj. Jak na pierwszą lekcję na kursie, zakres wiedzy, przez jaki przeszliśmy, jest bardzo obszerny. Podsumujmy sobie zatem kluczowe informacje. Pomogą nam one odpowiedzieć na kilka pytań, które zadaliśmy sobie na początku tej lekcji. Zrozumienie podstawowych informacji na temat biologii, w szczególności z zakresu sposobu powstawania neuronów, sposobu działania środkowego układu nerwowego, genetyki czy też mechanizmu działania układu nagrody, przyniesie Ci wiele korzyści nie tylko na kursie, ale również poza nim. Wiedza ta uchroni Cię przez bezrefleksyjne przyjmowanie na wiarę wielu błędnych informacji, z którymi możemy się spotkać na co dzień. Ponadto dzięki tej krótkiej powtórce z biologii zrozumienie kolejnych lekcji na kursie przyjdzie Ci z łatwością. Jest to ważny aspekt efektywnej nauki, aby przed rozpoczęciem nauki nowych informacji zawsze powtórzyć te podstawowe. Ale przede wszystkim wiedza ta pozwoli Ci uczyć się efektywniej i budować wewnętrzną motywację do rozwoju. Będzie się tak działo, gdyż wiedza zdobyta w tej lekcji pozwoli Ci dokładnie zrozumieć mechanizmy, które stoją za niektórymi sposobami uczenia się. Dzięki zrozumieniu ich będziesz mieć większą wiarę w to, jak działają i że w ogóle mogą przynieść efekty. I właśnie tej wiedzy brakowało Joannie, której historię przytoczyłem we wstępie do tej lekcji. Joanna nie posiadała podstawowej wiedzy, która pozwoliłaby jej na zrozumienie, że sposób, w który się uczyła, oraz jej nastawienie do nauki powodowały sukcesywny spadek jej motywacji. Nie wiedziała, od czego zacząć naukę. Nie miała planu nauki. Uczyła się na siłę, gdyż nie miała motywacji do działania. Jej motywacja była niska, więc musiała narzucać sobie naukę na siłę, co spowodowało dalszy spadek jej motywacji. Nauka nie przynosiła satysfakcji, a satysfakcji nie było, gdyż, cóż, nie było efektów nauki. Jest to jedna z negatywnych, błędnych pętli, w jakie można wpaść w trakcie nauki. Wiedza z biologii jest w stanie nas przed nią uchronić. Działa to mniej więcej tak, jeśli nie mamy jasno wyklarowanego celu nauki, to nie wiemy, kiedy go osiągamy. Zatem nigdy nie dochodzi do wydziania dopaminy i stymulacji układu nagrody. Zatem nauka nie kojarzy nam się z czymś przyjemnym. To powoduje, że mamy do nauki po prostu niską motywację. Niska motywacja powoduje, że uczymy się na siłę. Po prostu musimy naukę wtedy sobie narzucać. Jak wiemy dzisiejszej lekcji, aby neurony mogły się prawidłowo rozwijać i abyśmy czuli pozytywne emocje przy nauce, nauka musi być w pewnym stopniu, a właściwie najlepiej w całości dobrowolnym, świadomym wyborem, z którym utożsamiamy dużą wartość. W przeciwnym razie, każda kolejna sesja nauki będzie powodować dalszy spadek motywacji. I tutaj pojawia się najgorsze, bo spadek motywacji do nauki doprowadza do sytuacji, w której przestają się pojawiać uchwytne efekty nauki. Uczymy się coraz więcej i więcej, a efektów brak. Brak efektów powoduje, że nie czujemy, że się rozwijamy. Nie odczuwamy przyjemności z dobrze wykonanej pracy i w końcu wiele osób po prostu rezygnuje z nauki i prowadzenia świadomego rozwoju. Jednym z częstych objawów takiej sytuacji jest właśnie fakt, że na przykład zasypiamy nad książkami. Jest to po prostu reakcja obronna, ucieczka przed czymś, co jest dla nas nieprzyjemne. Co zatem do powinniśmy doradzić Joannie? Przede wszystkim powinniśmy wytłumaczyć Joannie, jak działa układ nagrody. Dzięki temu Joanna odzyska wiarę w to, że jej motywacja do nauki to jest coś, na co ma wpływ, co można zmienić i budować. Dalej powinniśmy doradzić Joannie, aby zaczęła sobie stawiać przy nauce konkretne cele nauki. Takim celem nauki może być np. umiejętność wytłumaczenia własnymi słowami, jak działa układ nagrody, Na czym polega mit 10% aktywności mózgu lub co oznacza pojęcie epigenetyka. Gdy mamy takie cele, możemy je zweryfikować. Gdy udaje nam się je zrealizować, czujemy satysfakcję, która dalej napędza nas do działania, powodując, że każdego kolejnego dnia nauki mamy coraz więcej chęci i energii do nauki. Dzięki realizacji tej lekcji wiesz już, na czym polega proces uczenia się z biologicznej perspektywy. Rozumiesz, że wszystko, co robimy, niezależnie od tego, czy ćwiczymy balet, podnosimy ciężary, czy też uczymy się historii lub próbujemy zrozumieć matematyczne wzory, wszystko to musi mieć odzwierciedlenie w naszej strukturze neuronalnej. Neurony muszą powstać, gdyż dzięki nim możliwe jest istnienie schematów poznawczych, o których będziemy mówić w kolejnych nagraniach. Rozumiesz również, jak powstają neurony oraz w jaki sposób tworzą się połączenia pomiędzy nimi. Rozumiesz, jakie warunki muszą zaistnieć do rozwoju. Wiesz, że kluczowa jest odpowiednia stymulacja bodźcami oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w trakcie rozwoju. Wiesz, że stymulacja nie może być za mała, gdyż wtedy się nudzimy, lub też za duża, gdyż wtedy odczuwamy niepokój. Rozumiesz, że można uczyć się przez całe życie, choć im jesteśmy starsi, tym nauka będzie wymagać od nas więcej wysiłku. Z drugiej strony, im jesteśmy starsi, tym mamy więcej wiedzy i doświadczenia, które ułatwia nam zdobywanie i rozumienie nowej wiedzy. Ponadto, poznaliśmy i obaliliśmy wspólnie kilka popularnych mitów na temat tego, jak działa ludzki mózg. Wiesz już, że wykorzystujemy więcej niż 10% naszego mózgu i że nie istnieje takie coś jak prawo czy lewo oraz że ludzie zmieniają się wbrew temu, co mówi popularne przysłowie. Wiesz również, że motywacja to nie jest coś, co się bo ma, albo się nie ma, ale motywację można świadomie budować i o nią dbać. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że czas poświęcony na realizację tej lekcji był dla Ciebie wartościowym doświadczeniem. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości, już po prostu chcesz podzielić się swoją wiedzą, zapraszam do dyskusji w komentarzach. Do zobaczenia!